10 stycznia 2020 roku miała miejsce awaria na portalu Facebook. W piątek po południu przez kilkadziesiąt minut każdy użytkownik tego portalu mógł sprawdzić, kto edytował posty na stronach na Facebooku. Jedynym sposobem na ukrycie takich informacji było skasowanie, lub zablokowanie strony. Co ciekawe, z takiej możliwości skorzystały osoby administrujące profile Patryka Jakiego z Solidarnej Polski oraz Krzysztofa Brezy z Platformy Obywatelskiej. Na szczęście większość administratorów nie zareagowała na czas i dowiedzieliśmy się, kto edytował posty na stronach hejterskich profilach polityków czy oficjalnych stronach ministerstw. Na oficjalnym profilu Antoniego Macierewicza treści zamieszcza jego asystent Edmund Janiger. Na profilu Szymona Hołowni treści zamieszcza były dziennikarz portalu deon.pl, twórca portalu islamista Karol Wilczyński. Administratorem profilu byłej premier Beaty Szydło jest Paweł Rybicki, były dziennikarz gazety Polskiej codziennie i dyrektor sekretariatu Beaty Szydło. Wpisy na profilu Mateusza Morawieckiego zamieszcza Mariusz Chłopik dyrektor ds. marketingu sportowego w PKOBP, Wcześniej pan Mariusz był wiceprezesem związanej z PiS Fundacji im. Sławomira Skrzypka. Materiały na profilu Janusza Korwin-Mikkego zamieszcza redaktor naczelny serwisów Meritum.pl Michał Wojtak. Profil Grzegorza Brauna administruje Wojciech Kępa z Magna Polonia. Przymus 2.0, konto szkalujące partie Korwin oraz Konfederacja prowadzi działacz Porozumienia Jarosława Gowina. Marcin Roll, były asystent Patryka Jakiego oraz były wiceprezydent Opola, prowadził hejterski profil Trzaskowski jak Komorowski. Przemysław Pospieszyński, miejski radny i rzecznik Opolskiej Platformy Obywatelskiej, był administratorem hejterskiej strony Ośmiornica Wiśniewskiego, która od lat oczerniała Arkadiusza Wiśniewskiego Prezydenta Opola. Konto Mariusza Błaszczaka prowadzi radny PiS w powiecie piaseczyńskim i tamtejszy przewodniczący struktur tej partii. Profil Donalda Tuska prowadzi Niemka, rzecznik prasowy do spraw energii w Radzie Unii Europejskiej. Stroną Żelazna Logika zarządza podobno dziennikarz Łukasz Adamski. Kojarzony z polskim radiem TVP Kultura, sieci oraz w polityce.pl. Sam zainteresowany twierdzi, że nie prowadzi tej strony. Stroną Sok z buraka na Facebooku zarządza Marcin Mycielski, były korespondent Gazety Wyborczej. Pan Marcin jest również założycielem Międzynarodowego Komitetu Obrony Demokracji oraz aktywnie angażuje się w działalność Fundacji Otwarty Dialog. Przypominam, że na stronie SOX z Buraka są publikowane hejterskie i kłamliwe wpisy dotyczące polityków związanych z PIS, oraz materiały przychylne obecnej opozycji. Jak wiceminister sprawiedliwości, Patryk, jaki weźmie się za sok z buraka? Ja, ja wezmę się również, przygotowuję również działania cywilne i to takie, które będą bolały dla ludzi, którzy prowadzą tego typu fejki. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że najwyższy czas skończyć z, znaczy, najwyższy czas zacząć walkę z fejkową polityką w Polsce. Codziennie pojawiają się tam nieprawdziwe informacje, w które ludzie wierzą. I, i czy najwyższy czas z tym skończyć. A przy okazji, korzy znaczy, korzystając z tego, że jestem w tym studiu, każdy, kto obserwuje ten y, profil y, y, i podaje, dalej te informacje, no niech się zastanowi. Dobrze, to y, pan na razie grozi mało konkretnie, bo nie bardzo wiem, co ma tam się stać. Prokurator ma tam wkroczyć, y, policja ma ich y, zatrzymać. Powiedziałem też o narzędziach cywilnych, ale wkrótce pracuję nad tym i wkrótce naprawdę Dobrze, zaboli. To. to zostawmy, Patryk Jaki powtarza, że zaboli. Hejterski profil D48, TV48 prowadził Redaktor naczelny TVP Info, pan Samuel Pereira. Ciekawe, że pan Samuel ostro krytykował hejterskie strony takie jak Sox z Buraka, sam osobiście prowadząc taką właśnie hejterską stronę na Facebooku. Profil Zbigniewa Ziobry, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz partii Solidarna Polska Prowadzi radny pis ze Szczecina Dariusz Matecki. Pan Dariusz potwierdził te informacje na swoim profilu na Twitterze. Warto wspomnieć, że profile te były również zarządzane z profilu narzeczonej pana Dariusza oraz najwyraźniej kogoś z rodziny. Czy rzeczywiście pan Dariusz sam pisał posty z tych kont, czy jednak robiły to inne osoby, tego nie wiadomo. Według mnie, umożliwienie osobom trzecim administrowanie tego typu stronami jest wyjątkowo nieodpowiedzialne. Dodatkowo Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył donos na pana Dariusza w związku z obraźliwymi wpisami na stronach, które pan Dariusz prowadzi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Praga Północ która przejęła je od prokuratury rejonowej. Czy w takim wypadku pan Dariusz powinien zajmować się administrowaniem stron Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego? A jak się pani podobają takie słowa, Donald Tusk powinien trafić przed Trybunał Stanu, pod Sąd Wojskowy i pod ścianę. A kto też coś takiego powiedział? Bo co do Trybunału, to, 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 to są pewne procedury demokratyczne, Zgoda, które sąd takie wojskowy działania. Nie pochwalam takich wypowiedzi. No, Dariusz Matecki o wyznawcach islamu mówi perkozo. <knie> chodzi o m, ludzi spółkujących z kozami, e, którym by obcinał e, jaja. To ja powiem tak: jest wulgarny, jest chamski. Tak. E, i Zgadza to, się. I, to, wie pani, i to, no to jest poza jakimkolwiek dyskursem. I, ale tu no w, w ogóle ja dysku... nawet nie kwestionuję tego. No dobrze, ale naprawdę pani uważa, Tylko że... Tylko naprawdę mówić, nie zostawiajmy tego, tego w jednym szeregu nie? jednak, dobrze, panie redaktorze. sekundkę. Naprawdę pani uważa, że gdybym ja teraz zaczął mówić, że Jarosław Kaczyński powinien trafić pod ścianę, Sąd wojskowej pod ścianę. Czy, Sekundę, ale, naprawdę pani uważa, że to jest ten język, który, z którym pani chciałaby się Nie, Ja tak powiedziałam. Przecież nie, ja od razu to powiedziałam, że. Panie redaktorze, przecież od razu, jeśli w tym momencie, kiedy Pan to czytał, powiedziałam swoje zdanie na ten temat. Ale czy to nie jest tak, że wy wszyscy postępujecie bardzo ewangelicznie, to znaczy widzicie źdźbło w cudzym, a belki we własnym dostrzeganiu? Yy, próbowałam o tym panu czegokolwiek zna, cokolwiek znaleźć, bo ja go nie znam zupełnie. I Znajduję na przykład informacje na e, e, stronie Gazety Wyborczej Szczecin. O panu Dariuszu Mateckim, tak? E, tak, 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 zaraz, zaraz. Ale przegrał, zaraz. przegrał procesy. Kolejny prze, przegrał Niektóre procesy. jego wpisy balansują na granicę dobrego smaku. No to, ale to, to jest. Czy to, o którym mówiłem, nie, nie balansuje ale, na żadnej granicy. Ale proszę mi tego nie mówić, ja tylko mówię, że mhm. Gazeta Wyborcza Jak... ze Szczecina tak określa wypowiedzi tego pana. Nie, chcemy, no, chcemy chce sobie... pan powiedzieć, że to jest przyjazna nam nie, gazeta? Ale chcemy sobie poczytać teraz gazety? Jak nie, bym ale... Wiedział, to bym <laughs> ale panie redaktorze, no... Pani, poseł, pos pani Marszałek, spróbujmy jeszcze o tym porozmawiać przez sekundę. Naprawdę nie jest tak, jak powiedziałem, że to jest taka ewangeliczna i tu dużo cudzysłów zasada, że widzicie było w cudzym oku, a belki we własnym znaleźć nie potraficie, że pani potrafi skrytykować e, Klaudię Jachirę, potraficie domagać się, by platforma ją e, no, przynajmniej gorąco namawiała do rezygnacji z kandydowania, a w sprawie Mateckiego pani mówi, no ja tego nie powiedziałam i to wszystko. Ale, panie redaktorze rzeczy. Nie, naprawdę. Dlaczego pan zmienia mój stosunek do sprawy, którą pan przedstawił? Stop. W takim razie niech pani, tak. powie, niech pani odpowie na jedno pytanie. Czy Dariusz Matecki powinien zrezygnować z kandydowania tak, do Sejmu? Tak, powinien zrezygnować z kandydowania do Sejmu. Ja nie wyobrażam sobie współpracować z parlamentarzystami, którzy używają takiego języka. Skoro jestem już przy ośrodku monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. To warto opisać bardzo ważną sprawę, raczej negatywną dla administratorów tej strony. W 2018 roku zostało złożone zawiadomienie do sądu w sprawie manipulacji i pomówień różnych osób, które były umieszczane na stronie Facebook ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Reprezentujący zarząd Fundacji Konrad Dulkowski odpisał do sądu. Że żaden pracownik fundacji nie administruje tą stroną. Dzięki awarii na Facebooku dowiedzieliśmy się, że m.in. pan Konrad Dulkowski jest administratorem tej strony. Czy teraz oświadczenie pana Konrada zostanie potraktowane jako składanie fałszywych zeznań? Mam nadzieję, że wkrótce się o tym przekonamy. Profile nagroda złotego Gebelsa oraz Kamieni Kupa prowadzi ta sama osoba. Która jest zwykłym użytkownikiem i nie jest kojarzona z żadną opcją polityczną. Dostęp do profilu Władysława Kosiniaka Kamysza ma osoba, której imię i nazwisko zapisano w języku hebrajskim. Ciekawostką jest to, że imię i nazwisko przetłumaczone z hebrajskiego to Jacek Bojanowski, a jeśli wpisze się w Google imię i nazwisko w języku hebrajskim, to wyświetla nam się profil Facebook o nazwie Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypominam, że administratorów danej strony może być więcej. Internauci mieli zdecydowanie za mało czasu, żeby sprawdzić każdy post udostępniony na danej stronie i wyłapać wszystkich administratorów. Wiele osób mówi o tym, że przydałaby się jeszcze jedna taka awaria, żeby sprawdzić inne strony. Niestety, mam przeczucie, że administratorzy na stronach się zmienią i będą to profile z fałszywymi danymi. Na koniec podzielę się z wami czymś pozytywnym. Poseł Artur Dziambor, na którego osobiście oddałem głos w ostatnich wyborach parlamentarnych, swoją stronę na Facebooku prowadzi osobiście. Czy Waszym zdaniem dane administratorów stron powinny być ogólnie dostępne? Czy może lepiej jest obecnie, kiedy nie wiemy, kto zarządza daną stroną? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.